No bo tam wiesz, kto jest. O jakie dwie? Co mówisz? Witam, witam. O. Dobra. Teraz do was wracam. Dobra, tu jestem. Spoko. Już się muszę zobaczyć, bo nie wiem, czy uda się nadawać. Bo on mi tu wyświetla, że coś ma przeciążone enkodowanie. Co puść? SMS? Chociaż mi już na YouTubie wywaliło powiadomienie, że coś będzie działało. Tak, tylko wiesz co, kurczę, zobaczymy, bo jeżeli się okazuje, było już tak fajnie z tym netem, a znowu jest jakiś problem teraz w streamowaniu. Jak ustawiłem sobie już wszystko pod 7. Zróbmy. Dobra, zobaczymy, może uda się zastreamować coś. Doskonałe połączenie. No dupa. Nie mogę zafunkować traktoru. Już do ciebie lecę. A, bo ja jestem. Bo ja jestem strasznie daleko, ale czekaj, już. Ja z traktora wysiadłem, no. Stoję dosłownie przy samej bańce. No tak się skleiłem, że już lepiej się nie da, no. Wiesz co, chyba cię w błąd jednak wprowadziłem faktycznie. Tutaj ją trzeba zatankować. Tak. Bańkę. Tak, bańkę trzeba będzie zatankować, żeby mieć tutaj na tym. Paliw, kurna.
A wiesz co, stacja Niemczyna na sklepie. Kurde, jak gdzieś byłem. Zaraz poczekaj, podskoczę na sklep. Tylko jak ty daleko jesteś. Dobra, ja trochę tego paliwa mam. Ale my nie mamy w sklepie czegoś takiego. Jak kurna bańki z paliwem. Teraz zobaczę, bo wiesz co, jak gdzieś kurde Nie. byłem. Jest tylko ten za 8500 taki ten. Tylko gdzie to zatankować? Czy ja zawsze kurde muszę wskoczyć. Pamiętaj, że jak na skup, nie na skup Wieniawa będziesz się chciał przenieść, to tam się blokuje. Aha. Czekaj, gdzieś. O, jest. Tu bodajże. Jest skup słomy, to jest niedaleko nas. Stacha. No, skup słomy widzę. I jak wjeżdżasz tutaj na skup słomy, to jest ta budka taka strażnika. Masz dwa takie duże białe silosy, bin, i po lewej stronie jest. I ja chyba tutaj się tankowałem, wiesz, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, to ja tam jadę. No. No bo to i tak jest po drodze do sklepu, tak jakby. No. No, a ja będę sobie kontynuował tutaj już kolejne jakieś prace, które wcześniej robiłem. Bo jak zaimplementowałem, wiesz, te sezony, to się okazało, że tak straciliśmy wszystkie Wszystko plony. się zresetowało, Wszystko się wszystko robisz. zresetowało, no i zacząłem, wiesz, trochę działać, żeby tutaj poprawić sytuację. Bo te pola były w Nie, stanie po sytuacja prostu. zła nie jest. Nawet wiesz co, i lepiej. Trochę tych pieniędzy jeszcze mamy. Mamy tyle, że możemy No, szaleć. jeszcze na te podstawowe rzeczy generalnie Tak. mamy. W razie czego, gdyby coś tam przybrakło, to na chwilę się zapożyczymy, gdyby się okazało, że na coś nam tam nie starcza. No i tyle, nie? Dokładnie. Aczkolwiek ja wiem, czy tam Słuchaj, masz masz. podgląd może na YouTube'a? Zaraz zrobię. Wrzuci, zobacz jak to tam wygląda. Ja się muszę przełączyć, bo ja nie widzę czatów. W tej chwili widzę tylko. O. Ale z tego co mi tu pokazuje, to że jest wszystko ok, więc To jest powinno być w okej. miarę. Okay. Jakąś. No, ja powiedziałem, że sobie a ty jeździsz? Słucham? Masz za sprzęt cicho? No i mam tego Deutschfahra. Ale co masz do niego uczepione, panie? A, co mam uczepione? To ja mam tego Głębosza, tego co ci mówiłem, tego rosyjskiego. To jest Mogę się garaż. tankować przed tą wagą, czy... Nie, tam trzeba podjechać chyba do tego. O, Razol. On się nazywa. Arapow Razol. Wiem. I on ma 3,1 metra i wymaga 150 koni. Co, tankuje się czy nie? Czy mam podjechać? Bo do Jeszcze? tych pierwszych baniek, co są od razu za bramą, to nie. Nie do pierwszych. Tam za tą budką jest kolejna. Ja się bodajże tam A, tankowałem. widzę. Dobra, dobra. No, i tam bodajże się można zatankować na. Powinieneś móc się tam rzucić bez żadnego problemu zatankować. Nie mogę, ty, no kurna. Gdzie ja się tankowałem tutaj na tej mapie? Kurde, jakoś nowy temat jest, ale. Ale wydaje mi się, że. No nic mi nie idzie, to paliwo. Kopiuj. My poszukamy.
co, kurde, ale gdzieś naprawdę w ten skakiwałem i zaraz bez paliwa będę, wiesz. Aha, tutaj za wiele. Już nie ma kombinowania. Kurde, kopiuj. Kopiuj na filmu. Kopka. Everyone. Okej. Okay. Co, i nie możesz się serio zatankować nigdzie? Serio, serio. Ja już się przyklejałem do wszystkiego, nawet do śmietnika i... No nie, no niemożliwe, aż muszę... muszę zobaczyć... No gdzie ja byłam? A w sklepie nie było? Ja właśnie jestem na sklepie, ale... Ale nie widzę tu... możliwości zatankowania. Ale autentycznie, kurde, ja gdzieś... Musi być gdzieś możliwość zatankowania się. Jak zatankowałeś, to gdzieś musi być. Wiesz co, ja zacząłem tankować... Patrz, no cholera, nie mogę sobie przypomnieć... gdzie ja tu nie jeździłem, do tego biogasu. Chyba, że ja tu gdzieś może byłem. Ja pierdykam, zawsze wskoczę gdzieś w jakieś takie... Bo jestem w tej chwili na tartaku. I szukam tu na tartaku czegoś. No nie widzę. Nie, no autentycznie. Ja też co prawda nie mam paliwa za dużo, bo jak gdzieś podjechałem, coś mogłem za chwilę przytankować, zobaczyłem, a można i pojechałem, nie? No tylko teraz za Chiny Ludowe, nie wiem gdzie. Kurna, i co, jeśli nie mogę naprawić traktora? Nie naprawić, to powinieneś móc sobie naprawić. No traktor tu mam naprawiony. Tylko, że teraz tak, muszę sobie wyciąć z traktora. Nie, no teraz to mnie... Teraz to mnie to zaskoczyło, powiem szczerze, bo... Faktycznie ja nie widzę miejsca, w którym można byłoby się zatankować. Chyba, że gdzieś stacja jest, która nie jest... i ona nie jest zaznaczona. Naprawiałem ten, no. Płomóż. Mhm. Tu jestem teraz na tej innej farmie, ale też nie widzę niczego. Mam jakąś beczkę, spróbuję. Ale tu nic nie ma. No już w razie czego to się użyje
No, magicznych sztuczek. Easy development, ale... Jak bum, cyk, cyk, kurde, jak gdzieś się tankowałem. No, aż chyba w... zostawię ten pułk i pojadę normalnie do mnie na ten. Do nas na gospo, żeby zobaczyć. Jest, mapkę włączę. Jadę do nas zobaczyć po prostu, jak to wygląda. No, no fajnie, no mówię, no coś to tam widziałeś, no nie mogło się dokonać. Nie można się było dotankować, tak? Dobra. Ja pytanie, jadę na czy to jest wina, wiesz, braku możliwości zatankowania. Czy jest to wina, nie daj Boże, jakiegoś, wiesz, bugu w tym, w sprzęcie. Jest chyba taki mod, gdzie można kupować beczki z paliwem, beczki, karnistry, wiesz. Żeby to było w razie czego kurna pobrać i, że tak powiem, wiesz co, jakiś czas te paliwo kupować. No to wiesz, na to jest... I wio, nie? Tak, to jest jakiś pomysł. W sumie wcale nie... Wcale nie głupi, tak? Nie głupi. No w razie czego to tak zrobimy, że pobierze się tą modyfikację i tyle. Czekaj, no. Jadę zaraz, zobaczymy, czy ja się nie mogę zatankować. Już wjechałem na gospo. F1. No to już nie mogę, faktycznie. No tak mi usyfił Zetora, no kurna, szyby obsiupane, no ja pierdziu. Nie wiem, o czym mówisz. No jedźże śmietek, kurna. No i będzie mnie hamował teraz. Dobra, kierunek poszedł, kurna, najwyżej go przeoram. Gdzie tu jest jakieś miasteczko? Poczekaj, bo to... Według mnie trzeba byłoby... Wiesz co, ja się przelecę po mapie i zobaczę... Aha, jestem na końcu mapy. Czy gdzieś tu, kurczę, nie ma żadnej jakiejś stacji benzynowej po drodze? Jak nie ma, to w razie czego zrób czary-mary i nas zatankuj. Bo chłopaki się nie tankowali dzisiaj, jak oglądałem. Bo nie mieli pobrali, takiego, kurna, nowe maszyny. Nie, bo tak. A my żeśmy brali używki. Podoba mi się. Trochę płasko, jak to mój gust, ale... Pewnie boskie, no, autentycznie dałbym się posiekać, że się gdzieś zatankowałem. Jak, wiesz, jak szykowałem tą mapkę. Mhm.
szkoda, że GPS-a nie mam. No tu jest fajnie. Strasznie mi się podoba to. No, fajnie to wygląda. Wszystko. No patrz, faktycznie. W 67 to ci powiem, będziemy mieli co robić. Ale aż dziwne, kurde, jest to, że... To trzeba będzie pobrać tą... Albo poszukać informacji na temat tego, gdzie można się... Zadowolować, ale myślę, że... Bo mamy tego... Solec, bo oni też mają tutaj Bolek z Mister Adamo 15, mają serię na tym, tak, sobie grają. To oni też jeżdżą, mają ten mod właśnie na beczki z paliwem. I oni, że tak powiem, jeżdżą i te paliwo sobie kupują. No dobra, to zrobimy czary mary. Gdzie to było? Pytanie jeszcze, wiesz, techniczne, czy my mamy wygniatanie, chwasty, takie rzeczy? Prawdopodobnie mamy. Mamy wszystko włączone na tą chwilę. A? Bo tego nie... nie wyłączałem. Nie, no powiem ci, że naprawdę mi się ta mapa podoba. Tu nawet samemu pograć sobie, to takie maszynki do 200 koni. Zacząć od czegoś mniejszego, nawet jeszcze od mniejszych niż tutaj my wzięliśmy, bo naprawdę wolno. No ja mam pięknego czeskiego Zetora. Odmietka, kurka wodna z PGR-u załatwiony. Głębosz kuna, obsiupany. Farba prawie z niego zlazła. Będzie trzeba kupić na jesieni spraya, go odmalować. Pawarkę. Łot 5-kilowy. Lemiesze wyprostować, pospawać. Kurde, wiesz, że nie ma tankowania? No to mamy problem. No. Byś wiedział, że mamy problem. Teraz to się nawet nie wiem gdzie. Jest jeszcze jedna beczka, tylko pytanie, czy ona to działa, czy nie. Jest na biogazowni. Obawiam się, że nie działa. To jest taka sama jak u nas?
I na sklepie? Tak. Tak. Obawiam się, że nie działa. Ale nie sprawdzisz tego, jak nie podjedziesz, tak? Dobra, to ja podjadę sobie. Zobaczę. Działa, ja poszukam tego tankowania. No bo to jest niemożliwe, żeby... Wiesz, też jest taki moc, taką, wiesz, albo stacją paliw, kurka wodna, to czekaj, nawet odsylka mamy, nie? Takie stare stacje paliw. Kurczę, gdzieś by można było z boku postawić na łące, żeby podjeżdżać sobie i tankować po prostu, nie? No. Gdzieś tam na wiosce, żeby to jakoś tak, czy tam na, o, nawet na sklepie to postawić, kurde, wiesz, bo to mamy ten Global Company, to i na sklepie to koło gdzieś tak, żeby tego trygera od tej przędzalni nie zblokować. I to też by fajnie wyglądało, tak? Podjeżdżasz na dystrybutor, tankujesz się. No właśnie. Tylko musielibyśmy, kurde, wyjść. No. Dojeżdżam tutaj sobie przejazd do końca. Możesz robić save. Poczekaj, ja... Możesz wychodzić, ja wyjdę tak samo i... Zobaczyć jedną rzecz, czy mnie... Nie, będzie mi tylko to, żeby nie było widać za wiele. Serwer gry. Jest. Co, wyskakiwać? Możesz tam sobie na razie ten, jeszcze chwilę porobić, bo ja muszę znaleźć tą modyfikację, nie? Mhm. Więc ja ją znajdę i dopiero jak ją zaimplementuję, to... Dobra. A może jeszcze z jeden, za dwa przyjazdy zrobię, bo to, no mówię ci, na tym 177 to będziemy mieli fajną zabawę. Kombajn mamy nie za duży, prasa jest nie za duża. A jeszcze tą przyczepę musimy fikuśną kupić, ojciec. Prasę. No to można poczekać, kurka wodna. Bo krówek to nie mamy co kupować, chyba żebyśmy żarcie dla nich kupowali, tak? No tak, ale to nie wiem, czy to ma w tej chwili... No to ja już bym wolał. Mamy łąkę jakąś kupioną? Łąkę mamy kupioną jedną, no. No właśnie, to jakąś kosiareczkę. Old multi-tripper. Kurde, taką samozbierającą, tak? Mi się tym zatorem fajnie robi. Ty, no kurde, ja nie myślałem, że na takich małych frędzlach zatorowskich, zatorkach, bo to zawsze jestem przyzwyczajony do tego, że to jednak już na większych maszynkach gra, tak? No. Powiem ci, że jest petarda, naprawdę. Nie no, ja jeździłem... O, jest. Old fuel. Upload. Dobra. Ja... Ten głęboszkuna, co do niego sobie nabyłem, powiem ci, że jest spoko. Może nie jest to pług, też sobie kupię, kurka wodna. I na dwa pługi też byłoby fajnie robić, tylko jakieś fajne pługi, PHX-y trzeba będzie z Mod Huba wziąć. No. Dobra, i one są to takie generalnie... na kolek, wiesz, ściągane. To na dwa pługi też będzie. Wiesz, fajnie to będzie wyglądało po prostu, nie? Uh-huh. Że dla oka, tak? Ty masz fajny traktor, ja mam fajny traktor, dwa te PHX-y. Weź GPS-ika, jeden za drugim, wiesz. Już co, wyskoczymy na chwilę, ja się tylko... Dobra, to ja wyskakuję w takim razie. Nie ma problemu. Ja zrobię save'ika. No już kochanie idę. Ja wyskoczyłem. Dostałem już reprymendę od swojej małżonki ukochanej.
Okej, okay, rozumiem. Jak nas nieletni słuchają, to proszę zatkać uszy. Fenola, ci piwo do kufla. No to koniecznie. Koniecznie, tak więc lecę. Słuchajcie, chwileczkę. Bo musimy coś zmienić. Gdzie to było? Dobra. Słuchajcie, generalnie wracamy z powrotem. Mam nadzieję, że już teraz wszystko zadziała. Dobra, to już poszło. Dobra. I musimy postawić sobie stację. Bo nie możemy się w ogóle zatankować. O. Może tą? Tylko postawimy ją gdzieś koło sklepu. Sklepu. Sklep jest tutaj. Na sklepie to będzie słabo. Bo na sklepie to zaraz się okaże, że nam to czymś bruździ. Powinno być ok, według mnie. Dobra. Sprawdzimy, czy ta stacja nam działa. Mam nadzieję, że tak.
Nie, naprawdę, podoba mi się ta mapka. Jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona. Bardzo fajny klimat. O, tu jest przelot, tu przelot. Jeszcze nie pamiętam wszystkich tych przejazdów. No, dopiero mam przegrane kilkadziesiąt minut, może nawet nie. Ale taka typowa polska wioska. Fajne są te rowy melioracyjne. To też dosyć ciekawie wygląda. Tankujemy. I działa. Nie wiem, być może, że gdzieś jest jakaś stacja benzynowa, ale ja jej nie znalazłem na tej mapie, więc ciężko jest mi powiedzieć. Trochę na skróty polecimy. Mam nadzieję, że żaden sąsiad sztachet z gwoździem nie zostawił. No byłoby słabo. To jest chyba ta ścieżka prowadząca do tych. Tych pól, gdzie ja tam ostatnio robiłem orkę. A fantastycznie wyglądają te połamane drzewa. O! Jest! Jest, jest, jest! Możemy działać dalej. Full paliwa. Jeden problem został rozwiązany. Że ten obciążnik, kurde, do tego głębosza jest stanowczo za lekki. Nosi mi przód mocno. Siemanko Kacper Śmierdziński. Średzimski, proszę. Przepraszam cię. Szef też stoi. Ale ten twój kurna, widzisz, robi po orce, a mój robi po kultywowaniu. Ale co takiego? Jeszcze raz? Które? Twój sprzęt robi teksturę po orce, mój robi po kultywowaniu głębosz teksturę. Mhm. Mimo, że... bo na mapie sprawdzałem po prostu, czy mam orkę, tak? To generalnie... No, a czy to w czymś nam przeszkadza?
Poza ewentualnie ale wizualnym. Wiesz, chodzi o to, że jakbyśmy robili wydruk na jednym polu, no to żeby to wyglądało tak samo, nie? No tak, tak. To ewentualnie... O... To jest ta różnica. Dobrze. Dobrze, to jest wszystko do... Okay. Do poprawienia. Już jestem z powrotem. Aha, tekstur mi się trzyma. Stację masz naprzeciwko sklepu. No i super. Postawiłem tak, żeby nie było u nas na gospo, tylko w fajniejszym miejscu. No tak, 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 dokładnie, żeby coś było. A na sklepie jej nie stawiałem, bo na sklepie to zaraz by się okazało, że w tym jakiś miejscu... Jakiś trigger byłby zblokowany, dokładnie. No. Tak więc na spokojnie, będzie dobrze, panie. Tworzy się też fajna mapa. No, no. No mówię, ja trochę śledzę chłopaków z mapy Solec, z MST. I tworzy się mapa z podkładem z Google Maps. Mapa Aha. prawdopodobnie będzie się nazywała Mokrzyn. I to są Kaszuby. Jasne. To jest rejon na... To jest w ogóle gospodarstwo Mokrzyn. Mm-hmm. W którym pracował jeden z tych chłopaków, Brączek. I znalazło się dwóch chłopaków, którzy odtwarzają tą gospodarę całą, tak? Aha. Cały ten teren. A to ty coś ostatnio wspominałeś o tym. Tak, i że tak powiem, no, dzisiaj się pokazał bodajże trzeci film z tego. Tam trochę robili. No to jeżeli oni to sfinalizują, a naprawdę mają chłopaki zapał, tam ich Brączek wspiera, a jak ich wspiera Brączek, to na pewno będzie też ich wspierał Bolek z Tanasem i minister Adamo z Dodasiem. Mhm. I z tego co widać już, mapa jest, będzie, już jest petarda. A jak to sfinalizują, no to po prostu będzie cudniut i orzesz. Uh-huh. Fajny teren, bo to są Kaszuby niby, ale to jest troszkę pod górkę, nie tak jak na Świętokrzyskiej, tak, że masz góry, bo to wiadomo, że to są góry, tak, na Świętokrzyskiej. No tak, tak. Ale tam jest przesadzone, bo to ta Świętokrzyska tutaj... na tę maszynę to się w ogóle nie nadawała, nie? Nie, no bo tu mówię, tam to 150 koni, to, tak jak te nasze traktorki, to jest minimum, tak? Mhm. Bo tam trzeba od 200 po 300 koni na te poletka i wtedy to ma sens. No nie, tak, mi się ora, mało tego, że to mi się ora, to ja tu chyba będziemy mieli po orce na 177. A, bo ty jesteś na 107, bo to 100, 112. Wiesz co, ja chyba bobola zrobiłem. Ja chyba to je oram. Ale nie było nic posiane. Może było po zbiorze. Ona była ewentualnie po zbiorze, dlatego że tutaj nic nie było posiane. Pola są totalnie gołe, a mamy tak na dobrą sprawę drugi dzień wiosny, więc soja nawet nie mogłaby być siana. Bo soja jest do siania w pierwszych chyba dniach lata dopiero. No także... Jeszcze nic nie możemy siać. Dzisiaj... Znaczy możemy zboża siać. Ty, nawet rzepaku już jest pora na sianie rzepaku, tylko że jeszcze temperatury nie mamy, tak? Ja nie pamiętam, czy ja tu dodałem, chociaż nie, ty chyba nie pobierałeś geo jeszcze, nie? Nie.
bo ja geo nie dodałem. Na razie mamy same sezony i tak się zastanawiałem, jakie geo ewentualnie dodać. Albo centralną, albo południowo... Bo tam patrzyłem od Antona, tak? No, bo to jest chyba południowo-wschodnia, nie? Tylko, że jak dodamy geo, może zróbmy inaczej. Teraz już... No chyba, że doda... ale nie, bo jeżeli będziemy coś dzisiaj siali, no to już geo nie możemy za bardzo dodać. No nie, zimę jedynie. Nie chce mi się ten... To może przeczekajmy i ewentualnie dodamy później. No, w zimę. Zostajmy na tym zwykłym, podstawowym. Chyba, że przeczekamy po prostu sezon, tak? Cały? No, przeczekamy sezon i ewentualnie jak będzie, wiesz, ten, to się coś wymyśli na przyszły sezon. Gdzieś mi uciekasz. Albo centralną Polskę, albo południowo-wschodnia, to jest ta chyba od Antona, nie? Wiesz co, on nie ma oznaczonej jej chyba, jeśli dobrze pamiętam. Ale to jest takie umiarkowana zima, umiarkowane lato, nie? No. Także... Teoretycznie, jeżeli się zrenderuje film, to jutro rano powinien wskoczyć na YouTube'a Fog Bergman. Ja widziałem zapowiedź. No. Na pewno obejrzę. Wyszedł dość długi, kurde, nie mogę wycelować. Znaczy, wiesz co, problem jest tego typu, że jak... Muszę przecinać pracę na polu. Nie mogę pokazywać całości, bo wychodzi timelapse na poziomie 40 minut i to też jest nie wszystko to, co bym chciał pokazać, nie? Okej. Więc wychodzi trochę długi, ale zobaczmy w ogóle, jak on tam... Bo z tego, co tam wstawiają inni, tak, to jest 20 do powiedzmy 20 tam 5-7 minut. A. Takie tej długości timelapse, a ten wyszedł 40 chyba 1 minut ma. Jeśli no to nie jest, no tylko tyle, że kurczę, tam jest to tam te pole na tej mapce na Hofbergman, te pola są trochę zmienione niż te, które były na Felsbrunie. One są dość tak, duże. Ona jest, kapka się różni. No, co prawda, wiesz, jakby wziąć, bo tam ten siewnik sam w sobie, to jest pół biedy, tak? Bo on to sobie poradził tam bez żadnego problemu. Natomiast przygotowanie tego pola, tak, bo tam trzeba było i wapnem nawieść i tak dalej. No też nie chcę iść na skróty, tak, tylko dorzucam bardziej realne rzeczy, czyli ładowanie siewnika, nie na zasadzie podjechać, nacisnąć przycisk i się ładuje. Tak, tylko tam są te big bugi z tych big bugów i tam, wiesz, kilka takich różnych akcji, które są wrzucone. No zobaczymy. Na przyszłość mam już pomysł, żeby po prostu, wiesz, zaczynać i środek pola po prostu wycinać z filmu. To będzie tam paręnaście minut na jednej czynności. A w sumie efekt będzie bardzo podobny, nie? No, efekt będzie dokładnie ten sam, tak? No dokładnie. Właśnie ostatnio u któregoś tam z chłopaków zauważyłem, że zaczął przycinać prace polowe. Ten środek jest wycinany. Wiesz, to dobrą sprawę tak robi, że jak nawet nie robią timelapse'a, tylko robią dany odcinek, tak?
jakieś tam prace na polu, czy tam polnik wnet, przygotowanie do siewu, no to robią kawałek tego, daj mi na to kawałek orki. Mhm. Jak trzeba wapno, no to najpierw wapno, potem orają kawałek, wiesz, potem robią kawałek siewu czy kultywowania, tam jakieś nawozy, wiesz, tak po kawałku, no, tylko na jednym polu, tak, żeby to się w odcinku zmieściło, dajmy na to w 40 minutach i mają mniej więcej pół pola zrobionego, resztę robią sobie poza odcinkiem, nie? Tak, bo na, tak jak robi się jakiegoś właśnie, wiesz, live'a czy coś, no to najwyżej po prostu, wiesz, sobie część rzeczy wykonujesz poza odcinkiem i tyle, tak? Zresztą nie raz czy Karol, czy tak jak Kadora tam swego czasu oglądałem, tak? No. No, to on też... To on też właśnie mówił, że tam zaczynał trochę coś tam pozbierał, bo te jego odcinki miały tam do 20 minut, nie? On tym traktorem tutaj nazad z tym pługiem lata, no bo to jest fajna nauka, tak? Jak ktoś lubi farminga, no na parę minut, no to poorasz te parę minut, potem daj mi na to polecić z nawozem. Potem zasiejesz, czy tam skultywujesz przed sianiem, jak masz sam siewnik bez, nie jest to zestaw uprawowo-siewny, czy agregat, tak? No tak. I wiesz, zrobisz kilka czynności na jednym odcinku i to fajnie wtedy wygląda i to się wtedy ogląda przyjemnie, bo jak to mówię, latać tylko pługiem, no we dwóch, we trzech, to jest fajnie z pługiem latać, bo te pole wtedy fajnie poleci, tak? Tak, bo jesteś w stanie zrobić, daj mi na to w pół godziny jedno pole, albo nawet szybciej, no. Dokładnie. Tak, więc wiesz. No bo czekaj, to teraz które robisz, które ogarniasz pole? 177. A, to jest to szersze pole. Tak, to jest to chyba nasze największe. Ale spokojnie. Ja się zastanawiam, czy dosłownie tutaj jest 5 przejazdów i skończę. Czy tu łączyć, czy zostawić te pola rozdzielone? Ale może na razie zostawić je rozdzielone. No wiesz, nie mamy takiego sprzętu jeszcze, żeby te pola połączyć sobie i pobawić się na większych tych maszynkach, na większych. Znaczy, i tak mamy duże traktory, tak, mocne. No. Więc orka, czy sianie to spoko, tak? Te 3-4-metrowe agregaty siewne pociągniemy. A to na te pole, już nawet 6-metrowy agregat, to już jest, wiesz, to już jest gigant, no. No to nie, to wiesz, to przyszłościowo, bo tak to objedziesz dwa razy tak. Pole i te sezony po prostu będą, będzie trzeba non-stop je przewijać, tak, bo nie będzie co robić. O. I tak, ty robisz na jednym polu, ja robię na drugim, ale to będzie trzeba tego mojego kuna po prostu zmienić na ten sam, co ty masz. No, żebyśmy mogli robić na jednym polu to samo. I żeby to, wiesz, jedna była tekstura po oraniu, no mówię, ja mam teksturę niby, że oram, tak, ale mam teksturę po kultywacji. Kultywacji, no. No, tak więc to by było, wiesz, jeden pasek u mnie taki, a u ciebie taki i to tak. No, delikuta i tamten mówisz ile? 150 koni? Kuziwa, ja mam tylko 155. Ciekawe, czy dam radę go uciągnąć. No, ale ja w tej chwili mam... Powinien dać radę, bo tu jest płasko, kurna, tych górek jest nie za wiele, no. Ja w tej chwili mam chyba 160, bo tam... Tak, on ma 160 w tej drugiej wersji. Ładnie. I to też roboczej, to on ma 9 na godzinę w tej chwili. Aha, no to nie, no to ja jadę z 4-metrowym 12. Także ja nie wiem, czy ja go właśnie, a może jego trzeba byłoby naprawić. No podejrzewam, że ja go kupowałem jako używany. No. Naprawić sobie, że tak powiem... No. Kultywatorek i wtedy ci będzie szedł szybciej.
Dobra. Ta swojego też naprawiłem. To, że jest z farbu obsiupany, no to jest obsiupany, ale... Jakbym może miał mocniejszy sprzęt, to tam zyskałem kilometr. O, ciekawy, ile on normalnie może sprawdzić w garażu, jaką on ma prędkość roboczą. 12 ma, prędkość roboczą ma 12. No to nie, to jest przysłabawy jednak traktorek. Mimo wszystko. No bo on wymaga, tylko tyle, że on fajnie wyglądał, nie? Mi się podobało to, że on dość fajnie wygląda i to tyle, że jest ciężkawy, bo ten obciążnik, który ja mam, to jest trochę za lekki do niego. I rwiecie do góry? Rwie do góry. Jak jest w górze, wiesz... Opień z rury, przód do góry, jak to się mówi. Dokładnie. A ten twój to ryczy. Mam w miarę go przyciszonego, więc jeszcze tragedii, wiesz, tragedii wielkiej nie ma. Tragedii nie ma. Tu. No, ja mam niewiele więcej od ciebie do przejechania. No, tylko ja troszkę na większym polu robię, no ale nieważne, tak? Kurde, powiem ci, że to 112, jak wyjechałem i tak jadę w jedną stronę. Jadę. Mówię, kurde, to pole chyba się nie skończy. Wąskie, a po prostu długie po horyzont. To jest taki typowo lubelsko-mazowiecki klimat, nie? Że te pola są długie i wąskie, kurka wodna. A tak. Nie wiem, czy wiesz, że to są w ogóle podobno rejony, z których pochodzi Karol. Wola Brudnowska. O co ty gadasz? No. Dzisiaj mówił właśnie na tym. Mówił ja to nie wiem, bo ja nie oglądałem tego jego lewika. Ja go może dopiero, jak będę miał chwilę w pracy, no to na pewno będę twojego Hołu Bergmana oglądał. Może tego lewika Karol sobie odtworzę. Mówił właśnie, że mapka jest dość fajnie wzorowana. Przepraszam. Dość fajnie odwzorowana, dlatego że tam mówi, że nawet te budynki niektóre, to te mostki, nie mostki, przejazdy, mówi, to faktycznie tak wygląda w rzeczywistości. Okolice? Jeszcze raz? A Karol z jakich okolic pochodzi? No bo, wiesz co, ja... On gdzieś tam, kurde, Wielkopolska, tak? W tej chwili to siedzi w Wielkopolsce, a skąd on pochodzi? No właśnie tam gdzieś okolice tej Woli Brudnowskiej, bo gdzieś on nie w samej Woli. Istnieje taka miejscowość, tak? Istnieje. To nie jest jakiś tam wyssane z palca? Tak, to nie jest wyssane z palca. Jest faktycznie taka miejscowość i... To bomba. I mówi, że ona jest taka naprawdę odwzorowana dość realistycznie, no także... Ja nawet nie wiedział. No. To dobra, to już się na Karola nie gniewam. A gniewałeś się na niego? Dziwa, no przecież to niemożliwe. No gra sobie na tej świętej wszystkiej, to niech se gra. Czego on na tej Woli szuka? A w ten sposób. A ja się dzisiaj... wiesz, o to mi chodziło, ja, nie? Ja wiem. Wiesz co, ja się dzisiaj też mówię, kurde, mówię, jak zobaczyłem, to mówię, żeśmy przygotowali tutaj, wiesz, mapkę. Ja już coś tam zacząłem robić. Patrzę, jak Karol gra na tym. No i to tak... W sumie, wiesz, głupio, no przecież to nie jest tak, że czy my mamy monopol, czy on ma monopol. Tak, to, dokładnie, nie? Każdy może sobie ogrywać co chce, ale tak się zacząłem śmiać właśnie, że zdublowana mapka będzie. Nie tylko my, bo to i Venturio miał na serię,
No. On na, Venturio na live dużo grał na woli właśnie w Rudnowskie. Czy Mafia Soles gra, bo Sierra Damos mają serię teraz sąsiadów, czwartą serię. Właśnie teraz na woli Brudnowskiej. I tak więc wiesz. I Anton ma teraz Atlas Polski przecież przede wszystkim na, no tak, tak. Na woli tak samo. Mhm. Tak więc. Anton to ma chyba nawet taką samą gospodarę co my, tylko że on też coś mu go ta obora wkurzyła. Ja nawet to nawet nie wiem, czy on oryginalnej wiesz, nie wrzucił sobie. O, tu drzewo jest. Mówię, co mi nie chce jechać traktor, nie? Dojechałem do końca pola i wiesz co? Tak, ale jak patrzyłem na ten, na u Karola, to u niego jest ta sama obora postawiona, bo on ma tą samą gospodarkę. Witaj, Róża, siemaneczko. Fajnie, że wpadłaś. Piwo. Nie ma się co i tak tego na raz nie wezmę. O, widzę, że ty już pomiędzy jedziesz. No już to jedno będę kończył, a jeszcze mam to obok. Ziemniaczki do przekopania. Aha. No ja z nawozem też nie mam co wpadać, bo to 177, chociaż mamy nawiezione. Mhm. Po tym oraniu będzie w 100% chyba nawiezione. Aż tylko wyskoczę z traktora, jeszcze sprawdzę. Nie, 66% nawiezienia, tak więc jak będziemy siać, to będzie 100%. To spoko, tak więc to spoko, fajnie. Jest to elegancko, że tak powiem. Na pewno będę jechał się zatankować na sklep i tak właśnie mi chodzi po głowie. Zakup jakiegoś małego traktora właśnie pod... Wiesz co, ja się zastanawiam... Czego od tych naszych? Pod właśnie pod tego Bikona, pod kurka wodna... Ja się zastanawiam, żeby jakąś 300... jakiegoś, wiesz, Ursusika sobie też walnąć. Chodziło mi po głowie, no coś tam jest taki 4x4 z tej modyfikacji. I myślałem, żeby ewentualnie dodać mod ten, co Karol tam wynalazł. Jest taki mod na tuning. Chodzi o to, że troszeczkę zwiększa mu się moc silnika. 160 to nawet, która jej założyć, kurka wodna, to by obory mogła sprzątać, tak? Czy coś takiego, no. Nie? Róża pisze, że nie dało się, że nie mogła być u Karola, więc zajrzała do mnie. No, bardzo mnie to cieszy, bardzo dziękuję. Nasze próżne ega zostały oczywiście. Wysoko połechtane. Oczywiście, oczywiście. A jak tam to biedzionek mija, Róża? I teraz tak, jak będziemy robić łąkę robimy na trawę, pierwszy pokos, czy na trawę i do ich pryzmę ładujemy, czy pakujemy kurna na siano najpierw? Wiesz co, ja właśnie się zastanawiałem, czy trawy nie zrobić z trawy siana, a na którymś wspólnie... Pryzmę? Nie zasiać kukurydzy, no. Możemy i tak zrobić. Mhm. Tylko czym my tą kukurydzę zbierzemy na kiszonkę? Dlaczego nie zbierzemy? Ja nie mówię, że nie zbierzemy, tylko czym to zbierzemy? A jest tam, wiesz co... Róża pisze, że dzisiaj u niej w miarę spokojnie. Orsznica mamy? Wiesz co my mamy? Poczekaj, gdzie tu jest headery do kukurydzy.
A tu nie ma. A gdzie jest? Nie, no to to jest w żniwiarkach. Znaczy, tu. Kurka, no już nie wiem, gdzie to jest. No właśnie. Zaraz zobaczymy. Na sklep. Hedery do sieczkarni. Hedery do sieczkarni. Tu będą. O, i tu powinien być. O. Prośników widzę, nie mamy. A tu są hedery do sieczkarni. O, i tu jest ten. On ma 150 koni. Ten taki potinger. No. No. I w razie czego, to takim potingerem. Te pola nie są duże, więc to wiesz. Będzie full zabawy. Ja takim potingerem już dobra, gdzieś na któryś. 2 metry. Wiesz, no. tej. Wiadomo, że nie będziemy pakować od razu kur na 50 krów, no bo to nie ma sensu, bo mamy oborę na 50 krów, tak? Nie, no tak, tak. To będzie tego mniej, więc wiesz. Chcę wziąć 10 krówek i niech to się tam kula pomału. Dokładnie. O, wiesz co, Róża napisała, że bardzo nas lubi, zapatruje się, zapatrujecie się na browar i pole pszenicy w przyszłości. Chodzi o to, żebyśmy postawili... jeszcze raz? Chodzi o to, żebyśmy postawili, znaczy wiesz, zasiali pszenicę i browar, nie? Nie, bo to wtedy wszystko pójdzie na przelew. Nie, Róża, to nic z tego. To Cyberowi to możemy podkradać. Ale własne, no to nie zarobimy na tym, no nic nie zarobimy. Ostatnio mu podbierałem, pochowałem w takie miejsca, że nie mógł biedak się, wiesz, ogarnąć. Się doliczyć. Tak, Róża pisze, że zamawia paletę piwa 9%, dobra. Jak będzie browar, nie ma sprawy, ogarniemy. A jak nie ogarniemy tego u nas, to ogarniemy u Cybera. Tak jest. Tam... Tylko musimy Sylwka kurna w końcu, wiesz, naciągnąć na euro, no bo on ostatnio euro ogrywał z jakimiś chłopakami kurka wodna. Wiesz no co? O Piotruśu nie mówię, no bo Piotruś to jest Piotruś, to jest nasza maskotka kanałowa. Tak. I nie ma to tamto, kurde. Też mi się Róża podoba ten pomysł z okradaniem Cybera. Wiesz co, Piotrek to jest po prostu ukraść taki... Cyberowi, a przenieść do nas na lato. No, dokładnie. A Piotruś to jest dopiero, po prostu, kurna, wiesz, sztos. Nasz taki pudzian, ja to się śmieję, jego jest wszędzie pełno. Co tylko byś nie powiedział, to on po prostu już od razu jest. A on zaraz stoi koło ciebie, kurna. A wyszło... Tylko trąbi mnie ty ma trzy, kurna, jak... Wiesz co, Róża napisała, że Sylwek ma szczyny tylko 2%, więc ona nie chce. Tam pije, kurna, czesko-niemieckie, kurka wodna, pseudowyroby browarnicze, a tu trzeba porządny nasz, polski, kurna, nasz rodzimy produkt, właśnie. Tak jest. No kurna, nie wezmę tego na raz, nie wierzę, no trudno. A ostatnio wyszło, dlaczego Piotruś tam ma problemy z pisaniem. No bo on tam jakąś wadę ma, tak? Wadę wymowy i to taką, no, taką no, dość... No, pisze tak, jak słyszy. Tak. Tak, tak. Ale spoko. Spoko, no kurna. Dla mnie jak najbardziej pozytywnie. My doskonale wiemy o co chodzi i tu nie ma się co tak. Wiesz. Przynajmniej nikt się z nas z niego nie będzie tu naśmiewał i coś z niego jaj robił, żeby jemu jakoś było nieprzyjemnie, bo... Absolutnie, no. A tym bardziej teraz, jak już jest wszystko jasne. Wiadomo już na czym stoimy. W końcu on się przełamał. No, zaczął gadać, tak. I od razu jest lepiej. Jemu jest na pewno lżej i my wiemy o co chodzi, wiemy, że na co nie zwracać uwagi po prostu i tyle. Dokładnie tak. Róża pisze, że Portera by się napiła. Portera? Nie masz w lodówce? Portery bardzo rzadko piję. I... To mam ostatnią szklaneczkę, że tak powiem, kurna, nie mogę powiedzieć. No ale
Beskid, kurna, bro. Mhm. Nie to będę tak nazwy wymieniał, żeby był zaraz reklamy nie było. I mam ostatnie pół szklaneczki, że tak powiem, sączę sobie, ale portery to ja mam taki swój, znaczy to nawet nie jest porter, ale właśnie ten browar Beskid bardzo dobrego portera według mnie robi. A tak to dobrego portera to bym szukał raczej w kraftowych wytwórniach. Porter bałtycki jest na przykład bardzo dobry. No też na browaru nazwy nie podam. Ale cena za butelkę 0,35 bodajże to jest koło 10 zł. I no naprawdę polecam. Dobra, przełamie się. Porter bałtycki, browaru Pinta. Przepraszam bardzo. Siła wyższa. I no tylko mówię, butelka no. 0,35 kosztuje około 10 zł, czy nawet więcej, tak więc. Po tych słowach. Ale jest warto jedną taką buteleczkę sobie kupić, chłodzić i pomalutku wysączyć. Po tych słowach, jeśli ogląda nas przedstawiciel tamtegoż browaru, to zapraszamy tutaj. Dogadamy się w kwestii reklamy. Ja nic nie mówiłem. No właśnie, Róża. Nie ma co oceniać ludzi, bo jeśli się ich do końca nie pozna. Dokładnie. Tak uważam. Betoniarz! Cholera jasna, by mnie kurna przód od traktora urwał. No tu na tym farmingu to. Kierowcy dobra jeżdżą. Jak na takiej typowej naszej wiosce. Zakończyłem kurna pracę na polu 177. Pora wrócić o. Kurka wodna na rodzime Włościa. Bo ja nie wiem jak ja mam wrócić, to jest najlepsze. Weź na razie kup sznurek w sklepie i rozwijaj go, jak będziesz jechał na pole, a potem po... Ja już chyba znalazłem drogę. O. Poznaj strachu po zapachu, kurna. Ja gdzieś tam na miedzy se piwo zostawiłem. Aha. Koło GS-u. Właśnie ciągnę na GS, to by kurka wodna do baku dolać, bo tu tak uszczupliło się strasznie. No to uważaj, bo będzie trzeba cię schalować. Słuchaj, a jakbyś miał problemy, to moja żona mówi, że sznurek może ci pożyczyć. Nie. O, Róża poleca tutaj browar Bury. Kupaj. Podobno dobre, takiej, smaczne. W takiej pyszne małej wsi pod Piasecznym to nie ma czegoś takiego, nie widziałem. Ja też nie kojarzą. Tutaj u nas to Brężel, ale wiesz, Pinta właśnie. W razie czego, skoro Róża mówi, o, że... O, chałupa! To nieźle! Dojechałeś do chałupy? Kurde, jak mnie drapie gardło. No i właśnie imię, wiesz co, nie wiem. Kurka wodna. Imię w tym gardle drapie, ale to... Nie, muszę iść się napić, bo nie... Zaraz wracam. Dobra, ja już jestem. Wiesz co? Faktycznie Róża, bo czasami te takie lokalne browary... CPN, kurna, a? Widziałeś? Skopanie. Super ustawił. No tak, pasowało mi tamta miejscówka. No nie mów mi, że się nie mogę zatankować. Jest, rozpocznij napełnianie.
olej napędowy. A co tu jest? Nie wiem. Chyba nic więcej nie ma. Gdzie broiliśmy po lesie? Nie byłem w żadnym lesie. A nie, byłem, wczoraj byłem. No ja dzisiaj byłem u siebie na działeczce, powiem ci. Wiesz co, wojowałem chyba kurka wodna koło 20 minut, jak nie więcej, żeby tą cholerną naklejkę homologacyjną, kurna, z szyby z tablicą rejestracyjną, wiesz, zerwać. Oż, kurka wodna, no myślałem, że wyjdę z siebie i stanę obok. Mhm. I suszarka do włosów, i aceton, kurde, mówię, gdzie jest nitro, ale ktoś mi nitro wypił. Cholera jasna, już mówię, jak znajdę butelkę z nitro, no to kurka wodna, jadę po grubości, nie? Mhm. Ale jest. No mówię, no, ci co wymyślili tą naklejkę, to powinni kurka wodna mieć, nie wiem, włosy z nóg pęcetą rwane. Róża mówi, że po lesie broiliśmy, bo mamy chrypkę. Znaczy nie, wczoraj w lesie byłem, żeby nie było. Z żoną poszukała patyku do swojej pracy twórczej. Róża się z nas nabija. Niedobra pani Róża. Przestanę wszystkie wysyłać, kurka wodna, na czata. Słyszysz? A moja żona, słuchaj, a propos właśnie lasów, wczoraj wpadła na pomysł, że musimy pojechać do lasu, bo ona potrzebuje patyk. Ja mówię, po co ci ten patyk? Mówię, do czego ty potrzebujesz patyk? Ona nie, no bo tam do swojej, wiesz, pracy i w ogóle, jak to się nazywa, makrana? Coś, jakoś tak. I wyobraź sobie, że wczoraj w lesie, śniegu, było do pół łydki, bez mała. No. Tam nie stopniał. I łaziłem znowu po lesie, szukałem jakichś patyków i tak dalej. Coś tam znaleźliśmy, udało się, a znowu, bo w zeszłym roku, słuchaj, już śnieg spadł, było tak, no, słabo, tak, mokro i w ogóle moja żona wymyśliła przed świętami, ona potrzebuje szyszek. Żeby porobić, pola kierować ładnie, kurno, na srebrno czy na złoto, to czy ewentualnie bezbarwnym i powieść na choince, tak. Nie, tu był inny pomysł. Robiła choinkę. Czyli stożek z tego, ze styropianu. I przyklejone do niego są szyszki. Tylko to byłoby wszystko fajnie, pięknie, gdyby to było zbierane, powiedzmy, w okresie letnim, jak one są otwarte. Letnim, czy wtedy, kiedy chodzisz chociażby na grzyby, tak? No to jest dobry czas, bo wtedy wszystko jest widać i tak dalej. A tutaj to po prostu zachowywaliśmy się jak ryjące dziki, wiesz, w lesie, nie? Wybierające tam spośród tych wszystkich opadniętych różnych części drzew, liści, igieł i tym podobnych rzeczy. A udało się pozbierać. W sumie to powiem ci, że dość fajnie, bo one nawet pozbierane były po części pozamykane, trochę. Słucham cię całkiem. Tak, były już zaimpregnowane, a w tej chwili, słuchaj, one się fajnie otworzyły i nawet dość fajnie to wygląda. O? Później wrzucę, jak nie zapomnę, to wrzucę na Discorda, jak to wyglądało. O, Róża pisze, że też robiła takie choineczki. Róża, kto stwierdził, że po zdjęciu profilowym, że ty jesteś łysa? O nie, nie wierzę. No pa, spoko, już przeżyłam komentarz zdjęcia na miniaturze. Ładne zdjęcie, a oni stwierdzili, że jestem łysa. No normalnie, choćbym dekoważył, to bym na nich siedział.
za taki komentarz. Kurwa. Silosa 600 tysięcy. Jeszcze raz? Pojemność silosa nam pokazuje 600 tysięcy. Gdzie możemy wyładować 100 tysięcy tłumkowych? Incyt to żeśmy sobie dostawili, tak? Tutaj mamy cały czas tą... Może gdzieś... Tą banię. A, wiesz co? A nie jest tak, że na innym gospo jest silos? Bo jest silos na... Rany, na czwórce? Mój silos zbożowy, ten wiesz, tą blandekę i z miką, tak? To, co ty postawiłeś na chwilę na środku i żeśmy to zaraz sprzedali. Krótcie. Ziwa jest! No to może on liczy razem z tym. Gdzie on jest? On jest w stodole, ten silos, na tamtym gospo. Na którym? Poczekaj, już ci mówię, na którym. Na gier 4 on jest. Aha. I jak tam wejdziesz do stodoły, to tam jest ten silos, który ja postawiłem u nas na środku, to on jest schowany w stodole. Dwójka, jedynka, dwójka, gdzie jest ta czwórka? Wolę. Tu jest. No właśnie, a róża... moja żona robiła właśnie na stożku ze styropianu i to też nawet dość fajnie wygląda. Natomiast plan był taki, że miały być lakierowane, a w końcu zostały naturalne. Nie zostały polakierowane. A w tym roku pojawiło się ozdoby typu jakieś lampki, jakieś tam inne rzeczy i to dość fajnie, powiem szczerze, wygląda. Macik to gospodarstwo. Jeszcze raz, bo kurde, coś cię tnie na samym początku i... Tak to ciebie, nie? Mnie też wycina? Macik to gospodarstwo, no tak troszeczkę nic nie, nie wiem czemu, ale... To muszę kurde jeszcze powalczyć z tymi ustawieniami na... Wiesz, może masz coś z internetem, może masz dzisiaj słabo jakiś internecik czy coś. Nie, ale wiesz co, już teraz jak zresetowałem OBS-a, ten stół, tą stertę drzewa i desków stąd, to tu by idealnie obora weszła, wiesz? I wtedy to gospodarstwo ma swój urok i klimat, naprawdę. Ale o którym mówisz? O GR4? Jestem na nim. No ale to mówię, trzeba było wejść jakoś przez edytora gry i pozbyć się tej sterty drzewa. Bo wtedy w tym miejscu możesz postawić, kurna wiesz, oborę pastwiskiem, bo ona się tu powinna zmieścić. Nie. Ciasno by było, to fakt. Oczywiście. Ale... Ja w ogóle sobie tak myślę, że fajne. Ja to sobie w ogóle myślę tak, że może nie w tej chwili, ale za czas pewien, to można będzie spróbować może w ogóle zrobić, wybudować sobie, wiesz, gospo na... gdzieś kupić po prostu, wiesz, łąkę i wyrównać ten teren. Czy jakieś tam pola, tak? No tak. Czy pola, czy łąkę, to już bez znaczenia. Ja właśnie chciałem pokazać, bo naprawdę fantastyczna wersja była na tym Swiss Touch, to co zrobiłem. I chciałem zrobić, bo zrobiłem próbną i właśnie ta próbna mi się strasznie spodobała. Mówię, to zrobię później, odtworzę to, nie? Na jak gdyby drugim save'ie. I zwalił mi się save. Bo tam robiłem, tam są tereny takie typowo alpejskie, górskie. I ja tam robiłem
O, jadę sobie od razu, to przy okazji zwiedzę mapę. Ja tam robiłem tak, że kupiłem właśnie pole, tam w sumie dwa czy trzy pola nawet. I wyrównałem cały teren. Matko, ile my tych chęcików mamy? Och, ale poszedłem normalnie teraz na live, będzie widać. Widzisz, jak zły z tego, co widzę. A jak? Normalnie driftuje ten. Będzie grać. No tu stanie. Wiesz co, różamy, tu mamy sezony. Już od samego początku mamy sezony, także na sezona gramy. Zastanawiam się tylko, wiesz co, Timba, czy nie wywalić alpinki. Aha. I w ogóle tych płatnych jakichś dodatków typu... bo nie wiem, może klas jedyny, jaki bym zostawił. Pozostawiłbym może tylko klasa z tych płatnych. Bo nie wiem, czy reszta nam się do czegokolwiek może przydać tutaj. No nie. Bo klas może zostać. Klas może zostać, bo tam są te małe fajne klasiki, te ewentualnie później w przyszłościowo, nie? Pina. Czy w alpinie jest sprzęt zielonkarski? Techniku, jest szprawa. Jaka szprawa jest? 32840. Co zrobiłeś? 2840 do wydania. Na co? Na ten mały traktor. A coś ty tu zrobił, że to się wszystko wywróciło? Gdzie, jak? No te palety tak skrzętnie poukładane. Ja tu nawet nie dotkłem się do nich. Ja pierdzielę, aleś normalnie. Ja je znaczy... taki stan zastałem faktyczny, jaki jest, no jaki teraz tutaj widać. Poukładane... Autentycznie. Tu było to pięknie poukładane na tych regałach. Tam z tyłu mamy taką wielką, fajną halę. Ja wiem, że to na tych regałach pewnie poukładałeś, ale to są regały zaimplementowane do tego budynku. I to możliwe, że tak będzie za każdym razem się robiło. No, tak może być, kurde. No. No nie, nic, to... Mi o to, żeśmy rozmawiali o tym. Tam 60-60. Ale ja tu mam taki fajny, kurde, czerwony. Jaki fajny czerwony? Traktor. A pod ten nasz, pod i pod wapniarkę, i pod kurka wodna, siewkę, rozumiesz? 80 koników, tam bez żadnych chip tuningów. I on to i z kultywatorkiem jakimś by polatał nam, czy z talerzówką, którą byśmy sobie zakupili, i przyczepę by przyciągnął. I ładny jest. 24570, no. Stargowałem. 24. A, ten 932? Nie. 932 to o czym ty mówisz, o Ursusie? Ursusie, no. To nie Ursus? Nie, bo on będzie duży. Tak. Chociaż nie, czekaj. To no, 934 to jest, 934. Poczekaj, niech ja się nim pobawię. 934, no. Oczywiście ja go biorę z obciążnikiem, nie z tuzem, bo tuza chyba ty masz przy sobie. Mhm. Albo 932, albo 934, tak? Bo one oba mają 80 koni. No ale to on będzie podobny co ja mam. O, gdzieś mi... O, ten 934 to do 96 można zrobić. Tak.
Nie, bo ja sobie w ogóle myślałem o tym... Wiesz co, ja myślałem, wiesz o czym myślałem? Tak, reorganizacja porządku gospodarki właśnie, wiesz co, no, poza live'em wziąłem ładnie, poukładałem te palety, była jedna na drugiej, no, wszystko tak. Takie, wiesz, ten... No zajeżdżam dzisiaj na gospo, już chciałem lać tutaj współgrającego, że rozwalił, ale... Chciał lać. No, a się okazało, że może faktycznie tak być, że te modyfikacje nie przyjmują tego. No nic, sobie wejdź, to. Jak jesteś w tym tych zatorkach, no. Jest 62,45. Zatorek. Jest 62,45. I teraz robisz tak, 160, obciążnik 160 kilo, jako używkę, w długim błotniku, tłumik beczka. Medium long. Szerokie opony z obciążnikami. Common silence, głośny żeby był, tak? Barrel dumpers. Silnik 77,45. I z filtrem. A, ja sobie jeszcze do środka wziąłem czarne skóry, tak? I obręcze kół Ecri. Oko, 80 kucy. To już będzie. I 20. I cena jest na używce. Chyba że go bierzemy nowego i. To znaczy, jak uważasz, no. Aczkolwiek. Tylko wiesz co, on patrzy, bo ja wziąłem sobie tu szerokie opony. To tu jest jakaś coś niedopracowane, bo wchodzi. Opona wchodzi na błotnik. A małe opony są ten. Małe opony musiałbym mieć. Nieduże. Jesteś? Na tych oponach małych strasznie kiepsko wygląda. Na tych małych? No. No to malutki traktorek jest, no. Wiesz, co ci powiem? Na tych dużych. No to albo wiesz, no pytanie, bo to może w sklepie tylko tak wygląda, a poza sklepem będzie dokładnie. Wszystko okej. Okay. Dobra, w imię ojca i syna, jak to słyszą kibice Grodu Stołecznego, to niech zatkają uszy. W imię ojca i syna, Jarka Gdynia, kup. Okej. Bo ja myślałem o tym, żeby sobie, wiesz, tylko tak się zastanawiałem, czy nie zrobić tak, żeby kupić coś takiego, wiesz, fajniejszego, wolniejszego, z mniejszą mocą i tak dalej. Ja się zastanawiałem albo nad którymś z Fiacików. One jeżdżą trochę wolno, ale... Jesteś? Jestem. Bo tu jest właśnie. O. Na Trelleborgach. Ech, ciągle Ursusy, Zetory 60 klas. Bierz kurka wodna, ty bierz. Ja jeżdżę Zetorami, ty jeździsz innymi, no. I będzie gitara. Jakby go wziąć używanego. Ale obsipanego wziąłem. To, czy to się opłacało go wziąć w używce. Tylko on ma 110 koni. Czekam aż ktoś... A. Róża mówi, że ciągle Ursusy, Zetory, Klasy, Case'y, John Deere'y. Czeka aż ktoś pójdzie niestandardowo. No właśnie, ja tak planuję wziąć świata Róża. Przepraszam. Deutschfahrer. A właśnie, i ja mam Deutschfahrer. I ten.
O. Tak. Niecałe 200 mnie kosztowało nas naprawienie go i zatankowanie do pełni. No, bo to się naprawdę opłaca, bo zobacz, ten na przykład mój 6600, tak? Jakieś 8 tysięcy mniej, żeśmy zapłacili. A to, że ma 120 motogodzin, to ja mam to gdzieś. A ja już jadę pod wapniarkę. No, 28 tylko może jechać, to też szybki nie jest. Pomarańczyk. Czarną kabiną. O. Jata bierzesz? Jata biorę. Już było case'a wziąć, Internationala. A nie, bo ty chciałeś słabszego. Nie, bo ja nie chcę, wiesz, no ten case International to on jest dość duży, nie? A ja chciałem po prostu coś takiego innego, czym nie grałem w innych, bo ja tym case'em Internationalem to jeździłem już w innych, tak? A tutaj po prostu taka mapka właśnie, kurde, taki mały traktorek. Co prawda on i tak ma 110 koni, bo nie można wziąć go z mniejszą mocą. No panie, to wcale nie jest taki mały. No. No ale też, no wiesz, no już tam... 80. Nie byłby zły. No nie ma z silnikiem 80 koni. Tylko tyle, że wolno jeździć 30 na godzinę. 28. No to widzisz. To ja sobie chyba właśnie zaprzedam taką wersję. Wiesz, chłopaku, kurde, jak się bawić, to się bawić. Kefir i dwie Kaiser. A czemu 20? To co ja aż tyle... A nie... Kurna, podstawowy kolor. Nie, bo tak spojrzałem i kurde... Co się dzieje? Ładny Fiacik. Gdzieś mi się dowaliował? No 20, no bo mi za kolor, słuchaj, dowaliło 10 tysięcy. Ale mi chodzi o to, żeś tych byków tu nastawiał, kurka wodna. Jakich byków? No nie, no do wapniarki to on nie pasuje. Co nie pasuje, kurna? Jakie nie pasuje? Dobra, ja kupuję go. Kupuj. Tak. Podoba mi się i chcę go mieć. Będziemy mieli po dwa różne sprzęty. No, tutaj to wymagała na 164, dobra, jadę. Wyjechało... Aż, kurde. Dobra, trzeba będzie tu trochę posprzątać, bo tu się taki pierdzielnik zrobił, że to aż szkoda. Zobacz, co mam. Szaleństwo. Chciałeś to? Czekaj, idę zobaczyć. Ach, ale sprzęciarek. Trochę obsiupany na Oeliksie znalazłem. Poczekaj, wsiądziemy, obejrzymy. Może nie pierdzi za bardzo, no. Nie, ale nie jest źle, słuchaj. Wskazówki chodzą. To. Piękna nie rzecz. Ma tragedii, panie. Już jadę wapnować. Dobra, ja na razie swojego zostawiam. O! Róża, proszę. Róża, ja mam Forda. Jeżdżę nim prywatnie. A Fiacika mam właśnie tutaj. Czy ja coś powinienem kupić jeszcze, jak jadę już na gospo, tym moim Fiacikiem, czy nie? A mi się wydaje, czy my siewników nie mamy cały czas? No nie mamy siewników. Mieliśmy kupić, bo ja te siewniki... Nie mamy ani siewnika, ani sadzarki. No, to może od razu by coś ogarnąć. Kukurydzę, to wiesz, musimy mieć siewnik, musimy mieć sadzarkę, tak? No, trzeba coś siać. No... Tylko teraz tak, tam miało coś być z tych modyfikacji, o, te kuny, a 120. Zakupy, za tym, żeby w przewinął dzień,
Jeszcze raz? Jeszcze raz? Mówię, zrób może zakupy i za ten dzień. Bo... No. 9-dniowy mamy, widzę ten. Super. O. Jak ja spojrzę w pogodę. Co ty na to? Jakby on jest niedrogi. Jest ten Amazon D840. On ma 4 metry szerokości, a tylko 110 koni by wymagał. Wiesz, ale to jest siewnik, czy... To mówimy o siewniku na razie. Mhm. O siewniku. Tylko tyle, że on nie ma... wiesz, jak dawno temu. My z Fiata też zadowoleni. No, tak, to już, wiesz... Róża kiedyś się mówiło tak na te... na Fiata i Forda, ale w sumie to są całkiem fajne rzeczy. Ja miałem pierwszy samochód, to był Fiat Tipo 1400 w digitalu. Nie narzekałem na ten samochód w ogóle. Miałem Fiata Sienę, którego mi ukradli, żeby było ciekawiej. Mhm. Miałem Fiata Stilo. Wersję kombi 1.9 w turbodieslu. Byłem mega zadowolony z każdego z tych aut. Stilo przejeździłem tyle kilometrów, że się w głowie nie mieści. Mówię, to było auto w kombi. Już miałem wtedy już rodzinkę, dzieci, wózek, te sprawy, wyjazdy, niewyjazdy. Mhm. Nie miałem żadnych problemów z tym autem. Jedyne, co mi się zepsuło, to po 180 tysiącach to była regeneracja turbiny, no ale to jest rzecz normalna, tak? Tak. Po takim przebiegu turbinę trzeba zregenerować. O. Jedyne, co robiłem, to była eksploatacja typu wymiana oleju co 10 tysięcy, klocki hamulcowe i lanie paliwa do siebie. No i wiadomo, żarówki i nieżarówki i inne pierdolone. W samochodzie się nic nie psuło. Posłuchaj mnie. Cudne. No. Sadzarek to mamy tego Reał. MS6. On ma 4,5 metra, a wymaga tylko 60 koni i on ma opcję z nawożeniem od razu. No. Tak? Mhm. I on kosztuje jako nowy 3750. Już jest nasz. Dobra. A ja właśnie wapnuję łączę. Z tych. A z siewników. Tylko tyle, że one nie mają, wiesz, kultywatora, tak? Więc no to kultywator jakiś też kupimy, nawet dwa możemy kupić. Będzie jakiś ogarnąć, no bo... Kultywator, talerzówkę, wiesz, bo będzie nam też potrzebny, w przyszłości będzie nam potrzebna, będzie potrzebny rozrzutnik, bo może beka, z czasem... wicy, kurka wodna w razie czego. Można coś z Kvernelanda wziąć, tak? Tylko, że on ma 130 koni. To jest ten Edril Maxi i on już wtedy nie wymaga kultywatorowania. No ale nie wiem. Wiesz, 130 koni mamy dwa traktory, które są silniejsze jak 130 koni tam jest. No bo są jeszcze te, tego... ten Kuchna ma 150 koni 4-metrowy albo 120 na 3-metrowy. Ale one też nie ma, bo one nie mają kultywatora. Nie mają? 4-metrowy kultywator ogarniemy czymkolwiek. Nie mają, czy nie jest, czy nie ma go w opisie? Bo wygląda tak, jakby jednak był. O, Róża mówi, że miała Punto 2. A kiedyś jeździłem Punto, tylko chyba tą jedynką. Widzę, że nie mamy moda na dawkowanie. Tak, wiesz co, nie mamy, więc na razie dajemy, no sypiemy jak sypiemy. To by tam starczyło cały ten chociaż kurka wodna.
Wątpię, czy no. Ty, my tu mamy kawał łąki, chłopie. No, kawał, żebyś wiedział. To 80. Nie, tą tej starej to nie chcę. Nawet bez agregatu, tak? To sobie nie mamy tych pól jako takich jakoś wielkich, tak? Mamy fajne traktory, którymi to garniemy. Bo wiesz co, jakbyśmy ewentualnie można byłoby wziąć te, nie wiem, wejść do sklepu na chwilę i są te... Są te sitery, one bardzo fajnie wyglądają, mają... Piewniki? No. Które sitery? Tam na samym końcu jest kuchnia. Obok tego Kwernelanda, co ty chciałeś, ten 6-metrowy. Aha. No, chyba, widzę. Chyba, że kupuję, że takiego Kwernelanda 6-metrowego. No wiesz, no. Tylko tyle, że to wtedy raz, dwa, trzy będą się wyszły. Się wyszły. No. A, opas Zafira 720, a Amazonka 110 koni. A, ale też jest bez podsiewacza. One wszystkie są bez podsiewacza. Bo i tego kuchna i Amazonki z podsiewaczem to jest ta stara, ten 3-metrowy taki, wiesz, z tego... Stara to jest kurna, że tak powiem... A mnie ona wnerwia strasznie. No właśnie, ona jest mocno niewygodna. A Kwerneland? Jest bez podsiewacza, 3-metrowy. No, bo jest ten fajny taki jeszcze, wiesz, który? Fajną wersją jest ten Pottinger, ale on... Ten Lion 303? No, on jest z Alpiny. Ale to też do niego trzeba kultywator wziąć, SB700. I on też jest bez podsiewacza. Bez nawozu. Bez podsiewacza i 165 koni, co przekracza nasze możliwości. No. Kwerneland. Co? 3-metrowy. 150 koni, 120 koni. Ja bym wziął tego, tą 400 kuna. I do tego bym mu dokupił ten... Albo nie. Po co? Jeżeli bez kultywatora... Jeden i drugi nie ma podsiewacza. No. Nie mamy takich mocnych maszyn, bo do 16 za 16 kloców, ale my nie możemy wziąć takiego tego, dajmy na to. Ta Amazonka wymaga tylko 110 koni, a D8. No. R4004 to jest na pewno kultywator. Po co myślisz o tej Amazonce? My mamy tą dopasioną wersję z tych. Ale my nie mamy tego. Worek z nasionami, kopaczka i na pole. Róża pisze, żebyśmy kupili sobie worek, kopaczkę i na pole, i ręcznie. Jak już to wiadro, nie worek. No i ta Róża złośliwa taka, jakaś. Prawda? Taka. Ja nie wiem. O Boże. Powiem ci, że teraz jestem troszkę w szoku, bo my nie mamy tego. Wiesz? Czego nie mamy? Nie mamy. 4004 to prawdopodobnie jest kultywator. Albo jakaś brona. A może to jest brona aktywna? Róża, do której gramy? Nie wiem, no tak ja to rano do pracy, więc myślę, że jeszcze max pół godziny. Tak mi się wydaje. Tak.
To jest broń aktywna Kuna. Za 18 kloców. Ale o którym mówisz? Sprzęcie wymaganym do siewnika. Czekaj. Jak weźmiesz, wciśniesz tą Amazonkę, nie? HR4004? To jest broń aktywna od Kuna. Broń aktywna? W bronach aktywnych to jest. Znaczy w broni mechanicznej. A, ta. A, że to wtedy się do niego doczepia, tak? Tak. Tylko, że wiesz co, ja nie wiem, czy nasz sprzęt da radę, bo to wymaga 100 koni. No właśnie. Tak więc może wziąć sobie siewnik. Mówię, 4-metrowy siewnik, tak? To może być wszystko jedno już, co w takim razie. Bo to może być albo ta Amazonka, albo ten... To decyzja jakaś. 150 koni wymaga. Amazonka 110. To już jest i mój, i twój traktor po prostu z tym śmigną, tak? Mhm. Nie ma problemu. Ja bym się skłaniał bardziej chyba ku Amazonce. Pierwsza jest troszkę tańsza, nie? I do tego mamy kultywatory. Dobra. 3 metry. Co to? Spun. 3 metry. Dobrze. Agrometa kultywatory. Mhm. No. Nawet 5-metrowe mamy za 4000. Super. No. Tak więc kultywator po orce możemy robić, wiesz, agrometa za 4000, 70 koni, to ja i tym ZTS-ikiem, tym małym zetorkiem mogę latać i go ciągać. Po tych naszych polach. To co czy ja będę leciał z tym kultywatorem i robił pod przygotowanie pod siew, a drugi zna skórka wodna zaraz za nim, wiesz, wio z siewnikiem, bomba sprawa. Bomba sprawa na jednym polu robota, kurna, wiesz. Dobra, to słuchaj, bierzemy tą D840 Amazonkę, tak? Halo? Tak, 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 tak. Dobra. Bo ty o sadzarce mówiłeś, o, no sadzarka rału 4,5 metra. No 3,5 tysiąca to nawet nie ma się co zastanawiać. A ja już ją kupiłem. A, no. Ona już stoi pod garażem. Kupiłem, jest sadzarka, jest ta Amazonka, tak? Siewnik. Także tu już mamy generalnie wszystko. A tą bronę, tak na dobrą sprawę, to ta brona wcale nie jest taka głupia do kupienia. Poczekaj, bo Róża napisała, że Cyber jej nie wierzył, że u niej w elektrowni nie ma cienkiego komina. To mu wysłała całe wypracowanie na Discorda. Ma co czytać. Dobrze. Mam nadzieję, że długie. No chyba tak. I drobnym maczkiem. Złośliwy jestem do bólu. Że nie mamy żadnego geo. Zastanawialiśmy się nad geo od Antona, ale ponieważ zaczęliśmy już tu pracę, to geo pewnie pojawi się dopiero w zimę. Tak, na zimę. Bo wiesz co, panie kolego, ten kuchń, on kosztuje 18, 12 by kosztował. I on ma ile? 4 metry. Jego można używać bez siewnika. Tak?
No tak, bo to nie musi być jako siewnik, tak? No. A to fajnie wygląda. Ja tym jeszcze nie pracowałem, takim czymś. To ewentualnie co? Albo to, bo co ty miałeś jeszcze? Coś jeszcze podrzucałeś. Jezu, już nie wiem. O, Róża pisze, że go od Antona jest fajne, ale i trudne. No trudne. Bo kultywator. Bo kultywatory to są. A, są te agrometu. Słabo to wygląda. Być szczerze. No, tam w kultywatorach musimy jeszcze popatrzeć. Coś na, dobrać. Na razie bym poszedł w... dobra, są te siewniki, tylko ja bym od razu je zatankował tutaj. No, śmiało. Jeszcze jakiś tam fundusz emerytalny jest, tak? Mhm. Za dwie te. Nie pamiętam tylko, czy tam jest w tym siewniku w sadzarce. Czy w sadzarce mamy. Czy w sadzarce mamy. Gdzie, a gdzie są te? O, tu są. Czy tam jest na płynny nawóz, czy tam jest na. Asypki. Asypki. To nie jest sadzarka John Deere'a z płynnym nawozem. To było złośliwe. O, w życiu, nigdy. Dobra, czy ty coś teraz działasz, czy jesteś wolny? Ja? Wapnuję naszą łąkę. A, wapnujesz łąkę, dobra. Zapnuję łąkę i tak mi chodzi po głowie, czy czasem, żeby jej nie zaorać, nawieść kurka wodna i nie obsiać jeszcze raz. A to już, jak sobie, posłuchaj, jak sobie stryjenka życzę? No właśnie nie wiem, ja to bym to zwapnował, ty sobie to pozwól, mi tutaj zostały ze trzy przejazdy, nie wiem, czy mi wapna starczy przede wszystkim w tym. Wapniarce, ale raczej czego, nie. W razie czego wapno masz na gospo. Ja bym to zwapnował i zaczął przewijać, tak, do kiewu. A, jeszcze po zmiany trzeba było popatrzeć, co tam w nich słychać. No. Czekaj, bo tu... że Anton mówił, że ja gram na tym trudnym geo, znaczy tym moim typowym polskim. Czy ten komin umas ma 306 metrów wysokości. Kratkę mu malowali. No, 306 metrów to już jest taki konkretny. To jest kawał komina. No może starczy. Nie, musimy zaimplementować, rozumiesz, to dawkowanie nawozowe. Bo wiesz, 8,5 kurka wodna tony wapna na niecały hektar, tam na hektar, to jest kapkę za dużo. To jest kapeńkę za dużo. Chyba, że się nudzisz, to ładuj kurna te palety na przyczepę i dawaj tu do mnie. Dobra, słuchaj, czekaj, lecę pędzę właśnie na ten. Swoim no, jeden przejazd sprzętem. Zrobię na pewno i na dwa przejazdy nic braknie, jak nic. 32 na godzinę, to wcale tak wolno nie śmiga. A nie, mkniesz jak ten kurka wodna, no ja 28 zepcesi ten. No fajnie nawet pyrka. Powiem ci, że ja na tego też się narzekam. Fajnie się tym pracuje, wiesz, 80 kucyków, może to nie jest dużo, cholera jasna się, pindoliłem w ptuny. Ja znalazłem krótszy dojazd do naszego gospo.
Godzi mną jak szatan, powiem ci, że on ma start z miejsca, to od razu 20 na godzinę jest. To nieźle, nieźle. Źle, no nie starczy, no, nie. Ja pierdzielę, no na jeden przejazd mi nie starczy. Ten, już się... już się rozpakowałem, już biorę przyczepkę, już pędzę do ciebie. To wapna więcej nie trzeba. Dobra. No, dwie zrobić. Tak, bo musiałem zrobić porządek tutaj, żeby wyjechać po przyczepkę. Dobra, użyjemy silnej rączki. Ile? Dwa mówisz? Potrzebujesz? Weź dwie palety na przykład. Paletę. Ile jest w palecie? Dwie tony. Dobra, już zapakowałem. Zapakowałem dwie. Także już jadę. Gdzie ty jesteś? Na którym? Na naszej łące. Gdzie jest nasza łąka? Bo ja jeszcze tam nie byłem. Jakoś niedaleko. A tu wyjeżdżam. Dobra, czyli do głównej. No nie wjeżdżam. No dobra, Róża, dzięki, że byłaś. Naprawdę bardzo fajnie. Przynajmniej było o czym pogadać. Miłej nocy życzę. Tryb leniwca je się włączył. Znaczy się, zwierzę się w tobie obudziło. Leniwiec. Mam nadzieję, że jeszcze nie widziałeś, co robię. Mogę za parę minut. To mówisz, że co? Mam nadzieję, że nie widziałeś, co robiłem. Nie, nie widziałem. Dopiero jadę do ciebie. O, spać ci się chce. No to zmykaj, Róża, pewnie zmykaj. Jeszcze raz dzięki wielkie za obecność. Powiem ci, że to aż się prosi o to, żeby tę łąkę, kurka wodna, Można będzie ją zaorać, no. Zaorać i posiać jeszcze raz, a wiesz czemu? Bo tu jest ugór. I 66 na nawiezienia, czyli jakbyśmy ją przeorali, to mamy 100% nawiezienia i można ciąć trawę. I jest bomba po prostu. Weź z dotanku jedno i drugie i tyle. Nie, tak chcę zrobić. Pomyślałem po co. Kurde, co to za paskuda pomarańczowa? Coś ty nakupił. Śliczny jest. Jest. Kurka. Na urok. No papa, Róża, papa. Teraz mam, wiesz, że tak powiem, mocno zagłoskę, czy to kurka wodna. Chociaż w sumie ja wiem. Rzucać to na wóz i czekać, aż ta trawa urośnie, kurka wodna, i będzie git. No nie tak?
A ile tutaj jest do... Jedna na prawo. Można spokojnie dzień przewinąć, nawieść. Dobra, to zróbmy tak. Ja bym zebrał pierwszy ten, a potem najwyżej jeszcze można będzie to przecież na... Oj, przepraszam. Na... zaorać w razie czego w środku roku i... Ładnie. I hajda Wiktor, nie? Fajna jest ta przyczepka, tylko tyle, że nie ma autoloadu, więc... A nie ma jednak autoloadu? Nie ma autoloadu. A tam niby w opcjach jest autoload. Kurka wodna, widzisz. Dobra, łąka zwapnowana, to najważniejsze. No proszę, cztery łapeczki mam. No bombowo. Pięć mnie pokazuje. Pięć? No. To szaleństwo. Faktycznie, panie, to będzie szaleństwo. Ty tu? Wiesz co, trochę lipa jest z tymi, z budynkami. Wiesz dlaczego? Mają strasznie duży zasięg zadziałania kolizji. Robimy się, kupimy kurna 3 hektary pola, postawimy se swoje gospodarki. Na luzaku. Kurna, normalnie ten Fiacik mi się podoba. Mi się podobał nawet on już w tej podstawowej wersji, tylko tyle, że w tej podstawowej, no to on już w ogóle jeździł 25 na godzinę. Bo o, tak to naprawdę był super. Nie, on w podstawce to jest właśnie z tą prędkością jest tragiczny, bo wiesz, tutaj niby potęga moc, 150 koni, tak? Ale ta prędkość, kurka wodna, no. Słuchaj, tego mojego to ja przyszłościowo, tak a propos, to przyszłościowo do 185 mogę dociągnąć. No nie, no nie gadaj. No, 85 koni może mieć ten Fiat. Ja już będę Kondira wtedy jakiegoś kupował, pusteczkę. Wiesz co, a zastanawiam się, czy tych palet to tutaj, jak ty postawiłeś tego swojego zetorka, nie tutaj ich nie potem. Nie, nie znoszę. Ale to w wolnej chwili, nawet poza live'em, na razie tutaj nie przeszkadza, to na razie działamy. Coś mieliśmy siać. Tak, jak jeszcze pchło do zmianów, wiesz co, nie przeglądałem. Pojechał, już idzie. No, poleciałem do sklepu jeszcze przywieźć siewnik. Aha. Kurde, zawsze przestrzelę ten przejazd. Rzeczywiście w te bramy go trzeba idealnie środkiem celować. Nie, wiesz co, znalazłem tutaj, bo nie jadę tutaj główną drogą, tylko od tyłu gospo, od strony pól. Jest bardzo fajny przejazd, jest bardzo blisko do... bardzo blisko do sklepu. Aha. I tam później jest tak, że trzeba między dwoma gospodarstwami przelecieć. Tam jest taka ścieżka. Tak, pola nie kupili, kurna, żadnego. Na przykład jakiegoś 106 czy 107. Bo kupiliśmy ja 112. Pierdolę. No to se kupimy później. Fajnie to wygląda, wiesz, masz wyjeżdżasz,
Tyki masz swoje, tu kurna brama szeroka, to i header z 6 metrów spokojnie wejdzie. Kurna. O, przywiozłeś silniczek? Tak. Elegancko. Silniczek przywiozłem. Także to byśmy mieli ogarnięte. Gdzieś schować ten... Trzeba gdzieś schować, kurde, tam na tym głównym gospowo. A tutaj to już się nie mieni. Nie, nie siewnik. Ten kultywator, wiesz? No nie, weź go może postaw na o, gdzieś. Tak jak silos jest, bo tutaj to będzie go ciężko gdziekolwiek zmieścić, wiesz? Tak jak ja postawiłem tego swojego, ja zaraz traktorem objadę. Czekaj, to wiesz co, ja mam taki pomysł. Ja go postawię tu pod płotem. On jest na tyle duży. Swój głęboczku, tak duży, że... swój. Od zatorka. Właśnie tutaj sobie postawiłem elegancko pod płotem, znaczy pod ścianą. Dobra, zatory zamknięte. Mój wystaje. Co ty gadasz? No, no bo ten... widły za długie miał. Elegancko. Zatory schowane. Tu mamy szczepę, tutaj mamy miejsce na coś. O, tu jest nasza sieweczka. Może by tutaj poznosił te kurka wodna, worki. Chociaż pod gdzie? Nawozami, chociaż te bańki, nie? Tak jak ta siewka stoi, nie? Myśli, albo te siewkę wyciągnął i tutaj by ją gdzieś postawił. Chociaż tak, tu jest ten miejsce, dobra, ten nie stoi. Zrobimy tak, że tutaj się postawi tu z boku. Gdzie ty jesteś? W środku, w tej. Aha. Myślałem, żeby tu postawić, o tu, pod tym oknem. No. W
te palety. Można. Czemu nie? Bo tutaj będzie ciężko i manewrować czepą, nawet tandemką, kurka wodna, wiesz. A tak się wetkną, to można tu wjechać tu pod ścianą, o. Jakby postawić paletę z nasionami. Tutaj kurka wodna, jak siewka stoi z nawozami i wtedy można, wiesz, ładnie wmanewrować. Trzy minutki jestem z powrotem. Dobra, a coś robimy, czy kończymy już na dzisiaj? 15 po 12, zdecydowanie chyba będziemy kończyć. No to ja już parkuję się i... No, trzeba już, mówię, gdzie im przewijać, patrzeć jak tam z pogodą, jak z temperaturą, bo to już będzie trzeba się wyrobić, bo chyba mam wszystko przygotowane, tak więc. Tak więc jak coś, to ja już się w takim razie żegnam, bo ja nawet nie wiedziałem, że to już jest ta godzina. No, już jest późno. Już się żegnam ze wszystkimi. Gdzie ty jesteś? Już parkuję swój już ten... Dobra. Żegnam się. Ja również dziękuję bardzo. Było jak zwykle bardzo fajnie. Dzięki czatom. Dzięki za łapki. Iż padam. Na razie, pa. Na razie. Do następnego. Jak najbardziej. Dobra. To my kończymy. Timba już poleciał. A już zamykam garaż. I czas spać, bo jutro trzeba do pracy wstać. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i do następnego.